Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie taki miksik ciekawszych rzeczy, co się wydarzyło na markecie. Będzie o resecie dropów, aktualizacji kursu, pliny to dollar i tak dalej. Na SkinSmanki wymienisz swoje skinki, nie wliczą ci cen naklejek oraz floatu do wartości, więc można szukać czegoś ładnego, można na tym fajnie wyjść, albo po prostu znaleźć sobie coś do pogrania. O, patrz, ciekawe. Całkiem. No i można sobie snajpić, też różnic cenowych można szukać. No, no i fajnie, co? Masz kod Rafikos, który daje ci do 5 dolków przy pierwszej wymianie. Możesz sobie odebrać bonus i plus 35% więcej do wpłaty, jak sobie użyjesz. Okej, okay. Od czego zaczniemy? Może na początek od kluczy do TF-a, TF2. Coś miał na 8,70, także tutaj z tego dołka mamy wystrzał. No i co, i spoko, nie? Klucze sobie tutaj świrują. No i tutaj klasyk. Klasyk, góra, dół. No, teraz mamy z wybitką. Dobra, od razu możemy aktualizację kursu. Co to dla nas zmienia? No, chociażby jak będą kapsułki ze Szanghaju, to będziemy mogli je sobie elegancko taniej kupić. No i spoko. Fajnie, że tam to zostało zaktualizowane i mamy troszkę taniej. Reset dropów i tu się wydarzyło grubo. Poczekaj, kiedy była środa? 25, nie? No i mieliśmy jakieś tutaj spadki. Natomiast patrzcie, jak to szybko odbiło, nie? I teraz naprawdę jest mocno. Naprawdę są tu wysokie poziomy. Tego czasu jeszcze trochę jest. Na skrzyni odrzutu, ten 25, patrz. No dobra, było, ale patrz, jak to szybko ten, nie? Także tu też jest mocno, no i to leci. Rewolucji, podobnie, patrz, ATH mamy. Mamy ATH, skrzynia załamania. Kurczę, też sobie leci złoty 30. Czy ATH, to nie wiem, czy to jest jak coś, nie? W tym ostatnim czasie. ATH to pewnie było to wyżej, choć i wie. Czy wcześniej to tam, ten wiadomo, ale... ATH to nie jest na pewno, no bo wiadomo, skrzynka wychodziła. Natomiast no, w ostatnim czasie jest grubo. Dobra, rewolucji, no to już było. Co tu jest? Aha, to też było. A kilowat? Też bardzo fajnie, co? Popczajmy sobie jeszcze agencików. Co tu się w sumie dzieje? Po tych nowych gigapikach mamy spadeczki 27. Tutaj, na drogich agentach 550. Także tu coś, jest jakaś wybitka na Darylu. Co? O kur... Ser cholerny Daryl, bracie moi, z 440. Wygląda to przemocarnie na tym wykresie. Tutaj 400 sali? Mocny temat. Numerka tutaj w sumie rośnie, ale tu nie ma nie wiadomo czego. 250. Elegancki po prostu rost. No Sol, Solman. Jest Meksyk. 260. Tutaj u ciebie na spadkach. Tutaj u ciebie na spadkach. Czyli ogólnie drożsi sobie lecą, a ci tańsi trochę z wyhamowaniem i trochę na spadkach. No nic, takie podsumowanie ciekawszych rzeczy na markecie. Do następnego, cześć.